Najlepsze występy magików w Mam Talent będę oceniał ja, iluzjonista i człowiek, który nie ma związku z magią, Mugol Alvaro. W ogóle zmienił moje myślenie o pewnych aspektach w magii ten pokaz. Dwa gołębie! Come on! Zazwyczaj jak masz gołębie, to jest jakiś taki pan we fraku, taka nuda, nie? A tutaj po prostu masz... Ile on ma tych gołębi? What? Co jest w tym jajku? Czy w tym jajku jest może jajko? Pato. Mały ptaszek! I bum! Dwie klatki! What? What? Nie masz pojęcia, ile to pracy w ogóle wymaga. Ja to znam na pamięć, nie, sorry, ale po prostu... What? Gołąbek! Nie! Nie, to nie może tak po prostu się skończyć! No tak się skończyło! Proszę ocena w skali od 1 do 10. Nie zaimponował. Ja daję 9 na 10 ze względu na sentyment. Ty? 8. Pan Smudini. Bar magician. W ogóle nie ma czegoś takiego jak bar magician. Wypluł karty. Pojawia karty. Wow! Moje ulubione kąpkowe kulki. No, robi wrażenie, ale no uczy się tego każdy początkujący iluzjonista w pierwszym dniu nauki iluzji, nie? Bierze sól. Znika sól i pojawia ją z powrotem! Sok. Wow! Masz pustą szklankę, masz wodę, odrobina wody, patrz się uważnie. Pyk. Znika. Zniknęła. Tak. I teraz się pojawi z powrotem, patrz, wystarczy wyciągnąć rękę, huchnij na dłoń. Oh. Pojawia się z powrotem, i co? No i to jest magia, którą ma przygotowaną praktycznie każdy magik cały czas. Jakbyście też chcieli się uczyć magii, zapraszam was do mojej szkoły magii na pierwszą darmową lekcję. Alvaro, ty też jesteś zaproszony. Link jest poniżej. Ja też? Tak, ty też. Nice. No to od razu drugi występ Smudiniego w Mam Talent. $1, $2, $3, $4. I teraz on podaje jej na rękę, kładzie te 4 jednodolarówki na ręce, robi tak i one się zmieniają. Stówki. Lekki seksizm a propos kupowania jednych, tak. Pięknie. $20. 10 dolców. No i znika całkowicie. I tak się właśnie... To jest, słuchajcie, inflacja. To jest w ogóle mega. Uwaga, uwaga, tylko teraz... Uwaga. Słuchajcie. Tak, słaba realizacja kamery. To jest pierwszy efekt, jaki kiedykolwiek robiłem na moim kanale na YouTubie. Możesz sobie zobaczyć, podpinam link, tylko się nie śmiejcie z mojej fryzury. Come on! Słabo zrealizowane, bo on zwinął banknot i po prostu pojawiła się rybka, nie? Spoko efekty, ale timing, to wszystko było źle zrobione, ale to były początki, mam talent, tutaj go nie winię. 7 na 10. 6. Teraz jestem podekscytowany, bo jest chyba coś, czego nie widziałem. Ja wiem, co to jest, bo to jest reklama The Illusionist, no to The Illusionist są genialni, nie? Show, które gra na Broadwayu w Sydney, w Londynie. Dan Sperry, tego pana znam, pisałem z nim nieraz. Pato. Klasyk pojawienia, ale w sposób taki nowoczesny. Uwaga. Gołębie, czerwony gołąb. What? Nie wziąłeś walizki, ziomek. To będzie ten sam... Patrz. Nie. I czy on wyjdzie... Przeteleportował się. To jest dopiero magia. To jest takie show, w którym jest kilkunastu iluzjonistów. Patrz to. Już przejdził typa w pół. Już. Wow. No dobra, uratuj go, chłopie, uratuj typa, bo to wiesz, bo to po prostu lipa będzie, nie? Obie części się ruszają. Ja nie przepadam za taką dużą sceniczną iluzją, ale lubię to oglądać, ja nie lubię tego robić. What? Ten przerażony, ten host, Nick. No, no, dotknij go, no. Nie! No. Nie! I oni mu teraz doczepią nogi? Muszą go złożyć, nie? No nie ma bata, nie? Nie, wyjechał po prostu.
A, bo ma... Nie, ma zszywacz. O, dobre, 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 no zszywacz. To wiadomo, tak jest najlepiej skleić ze sobą. Typa, no. Jeszcze musi go zszyć. A nie, no. Cool. No i pa. Jak nowy. Pa. O, ty! No nie? Aha. Tu z klatki no pojawienie. Znaczy, jak wszystko jest dopasowane z kamerą, dopracowane, nie? Że tak naprawdę dzieje się trzy showy naraz, tak? To nie jest rodzaj iluzji, który mnie jakoś mega pociąga, ale powiedziałem uczciwie, że jeżeli nie będę wiedział, jak coś jest zrobione, a nie znam schematów dokładnie tego, jak on przepoławia tego człowieka, to daję 10 na 10, więc daję 10 na 10 iluzjonist na to zasługują. Ja daję 11 na 10. No tu Alvaro, ja tego pana znam z twarzy i mi się wydaje, że tobie się może skala dzisiaj skończyć. Będzie pokazywał pojawiające się piwo, torebka, zwykła, pusta. Bo była złożona. Mm. Prawda, to jest prawda, to jest prawda. Pusta złożona. Tak! Dobra. I teraz... I pojawia... Żartuję, że to... Oooo! Uwaga. Wow! Wow! Jest dobre, no. Terapato. No, ale my chcemy, żeby on powtórzył, bo to browar, nie? Butelka wina dla tych, co nie lubią piwka. Małe piwko. No. I bo! Jest! Co? Wow! Wraz ty taki gościu ci wjeżdża na imprezę, nie? Musi być oczywiście podkładka, tak? Aha. Musi być podkładka. Okej. W bucie. Nie! To jest. Ale on musi mieć małe stopy, że zmieścił szklankę. Uwaga, jeszcze jedna podkładka. Ale to jest dobre. Zajebiste. No. Wow. Co? But? A? Co? Piwo? Co? Pusta szklanka? Nie. Czy on to wyleje z buta? Nie! Nie! I teraz wow. Najlepszy moment, patrz Alvaro. Fuuu, wyzerował. Ocena Alvaro. Porządne 10. Każdy jeden z tych efektów robiłem pojedynczo na YouTubie w swoim życiu, więc dokładnie wiem, jak to jest zrobione, ale mimo tego jest tak zajebistą energię gość ma, tak fajnie to jest wymyślone, tak fajnie to jest opracowane i jeszcze na koniec ten banger, który domyślam się, jak był zrobiony, ale to nie ma znaczenia. Dla mnie mocne 9,5 na 10. Mm. Nasz ekspert przeliczył punkty i wygrał ten magik. Dziękuję wam za oglądanie, no i jak zwykle pozostańcie magiczni.